Kierowca przegapił zjazd i postanowił cofnąć. Wtedy doszło do katastrofy. W tył autobusu z impetem uderzyła ciężarówka. A to działo się potem. Kierowca wypadł przez okno, a pasażerowie latali po koziołkującym autobusie jak szmaciane lalki. Prawie nikt nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, choć te w autobusie były. Chińczyków, którzy to przeżyli, na pewno do zapinania pasów w autokarze przekonywać już nie trzeba. Jacek Gasiński, Wiadomości.